Dzisiaj na gorąco po dzisiejszym meczu trener od Rwoisła, pan Michał Czyszczy. Panie trenerze, dzisiejszy mecz można podsumować się prosto. Prawdziwy mężczyzny poznaje się po tym nie jak zaczynają, ale jak kończą. No dokładnie tak. Można powiedzieć, że to było takie lustrzane odbicie meczu z Łękawicą, gdzie my do tej 30-35 minuty stwarzamy swoje sytuacje, które powinniśmy zamienić na bramkę. Nie robimy tego. Przeciwnik z jednej sytuacji strzela bramkę i z tyłu głowy w przerwie było, że to typowy mecz z Łękawicą. To, co się zmieniło? No to, że drużyna w drugiej połowie była w stanie to odrobić i to naprawdę duży szacunek dla nich i podziękowania, że w dużej mierze ten plan, który był w pierwszej połowie, do momentu był skuteczny, realizowali w drugiej i to nam przyniosło końcowy rezultat jako 3 punkty. Dzisiaj sporo zmian w pierwszej jedenastce od Rwodzisław i te zmiany rzeczywiście się obroniły, patrząc po dzisiejszym występie Pawła Polaka, który trafi do siatki. No dokładnie tak, no nie będę ukrywał, że to był pierwszy mecz z tych 27, gdzie pierwszy raz była taka sytuacja, że żaden młodzieżowiec nie wyszedł od początku w linii obrony i tego chcieliśmy. Chcieliśmy tej odpowiedzialności w porównaniu z tym meczem ostatnim na Łaziskach, gdzie te bramki traciliśmy w bardzo prosty sposób i w dużej mierze się to dzisiaj sprawdziło, że ci zawodnicy, ta formacja obronna się obroniła. Teraz już przed Wami 3 mecze i 3 mecze wyjazdowe. Jakie to ma znaczenie, że to właśnie Wy będziecie wyjeżdżali na mecze, a nie ktoś przyjedzie do Was? Bo to rzeczywiście terminarz nie jest dla Was łaskawy pod koniec sezonu. No tak, ale w tej rundzie meczu na wyjeździe nie przegraliśmy, także miejmy nadzieję, że tak będzie. A tutaj w stronę kibiców jeszcze tylko powiem, że dziękujemy im dzisiaj za doping i my im oddamy nasz autobus, żeby przyjechali do nas i nas wspierali na tych trzech ostatnich meczach. A wracając do pytania, no to zawsze u siebie znamy to boisko, jest duże, super przygotowane, możemy wykorzystywać to nasz sposób grania. Teraz pojedziemy na wyjazdy i będziemy się troszkę w małym stopniu dostosowywać pod to, na jakich boiskach będziemy grać, ale będziemy dążyć do tego, żeby wygrać. Szeroki zakres usług foto-wideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl.